się jak wychodzi z wody, to się czuje niepełnosprawna, a w wodzie się czuje zupełnie sprawna. To jest terapia, ale to jest przede wszystkim chęć życia, innego życia, nie tylko na wózku, pokazania, udowodnienia sobie, całej reszcie świata, że mogę. Chcę być takim, pokazywać innym też, jak można walczyć ze sobą i na różne sposoby, żeby w życiu się nie poddawać. Jest to duży krok ku samodzielności, aby dać poczucie takiego właśnie, takiej możliwości radzenia sobie w różnych ciężkich sytuacjach, przełamywania ciężkich sytuacji, ograniczeń, jakie ta osoba ma. My widzimy duże zmiany, a osoby, które zaczęły nurkować na początku, w różnych przypadkach były albo ciche, zamknięte w sobie, czasami ich dysfunkcje były dość duże, a generalnie po rozpoczęciu przygody nurkowej obserwujemy taki bardzo duży wzrost takiej energii życiowej, takiej chęci do życia, takiej otwartości.